Witaj w tym materiale, w którym poznasz wyjątkowe narzędzie stworzone przez firmę z Kalifornii, która rzuciła wyzwanie prawdziwym gigantom, a mianowicie firmie firmę OpenAI oraz Google. Stworzyła model językowy, który działa w podobny sposób do możliwości, które daje Chat, GPT, Gemini, czy też Copilot, więc może okazać się dla nas przydatne w różnych dziedzinach życia, w biznesie itd. No, i zobacz, że tutaj już mam dostęp do tego narzędzia. Jeśli i ty chcesz mieć do niego dostęp, to za chwilę już będę tłumaczyć, jak możesz to zrobić. Jak działa w ogóle ten model językowy? No to podobnie jak inne czaty, które pomagają nam w kwestiach dotyczących tworzenia treści, rozumienia pewnych ym, zdjęć yy, czy pozyskiwania informacji z internetu. Czy także z innych materiałów, bo mogą być to materiały jakieś naukowe, które nie są publiczne w internecie, to także i Cloudy jest w stanie nam tutaj pomagać na różne sposoby. Dla przykładu, zobacz, że tutaj y, udało się nam poprosić o stworzenie y, opisu do social media czyli takiego postu, który ma zachęcić do obejrzenia nowego wideo na kanale. No i pojawiła się propozycja, zostały także stworzone przez ten model językowy pewne emotikony, no i dostrzegamy, że wygląda to już ciekawie. E, zarazem on daje nam znać, dlaczego zastosował taki ton e, i zobacz, że położyłem nacisk na innowacyjność, możliwości i przewagę na czat GPT 4.0. Sam uważa, że jest od niego lepszy. E, tutaj też poprosiliśmy, aby stworzył początek artykułu na blog, na konkretny temat. I także był w stanie go przygotować. Gdy przechodzimy tutaj do stworzenia nowego czatu, to także otrzymujemy informacje, w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać ten model językowy. Na przykład, aby zrozumieć pewne zadanie. On wyjaśni nam, jak należy rozumieć dane zadanie, na przykład matematyczne. Zobacz, że może nam w stanie pomóc. Przygotować jakiś kod, gdy tworzymy jakąś aplikację bądź stronę internetową, to jest w stanie także nam udzielić w tym kierunku pomocy. Więc w podobny sposób, jak mogliśmy korzystać z tego, co daje nam ChatGPT, także będziemy mogli wykorzystać możliwości, które daje nam Cloudy. I zobaczmy, że tutaj on będzie konkurował z tymi potężnymi firmami i ich narzędziami AI, a my możemy po prostu zobaczyć. Które z nich okaże się najlepsze dla nas. Tutaj gdy spojrzymy na Claudy, tę wersję trzecią, to także pojawia się informacja, że możemy pozwolić sobie na wersję Pro, i to oznacza, że korzystamy z jeszcze nowszego modelu. Bardzo szybko uzyskujemy odpowiedzi. Możemy tutaj przełączać się pomiędzy różne wersje tego modelu językowego. No i Szybko mamy dostęp do wszelkich nowości, które będą się pojawiać. Jeśli więc i Ciebie interesuje uzyskanie dostępu do y, tego nowego modelu językowego Cloudy, to zachęcam, aby y, po pierwsze zadbać o zastosowanie połączenia VPN na swoim urządzeniu, bo właśnie wtedy będziemy mogli niejako dać znać, że mm, nasze urządzenie znajduje się w kraju. Gdzie właśnie Cloudy już jest dostępne i działa, na przykład w UK czy w Stanach Zjednoczonych. Ym, niby jest informacja, że działa on także w Polsce, ale tak naprawdę nie jest to jeszcze prawdą. Możliwe, że już gdy oglądasz ten materiał, to już jest to dostępne, więc nie musisz podejmować tych różnych działań, ale gdy Cloudy Free nie jest jeszcze dostępny dla ciebie, no to obejrzy materiał dalej, który wyjaśni ci jak zadbać o połączenie VPN na swoim urządzeniu i następnie gdy wrócisz sobie do strony Cloudy AI, to tam możesz stworzyć nowe konto, wykorzystując swoje konto Google i tam wtedy się zarejestrować, stworzyć własne konto. Tam także należy podać swój numer telefonu, czyli gdy logujemy się za pomocą swojego konta Google, to także jesteśmy proszeni o podanie swojego numeru telefonu i wtedy jest możliwość wybrania kraju Polska, czyli możemy podać polski numer telefonu, nie musimy tutaj w żaden sposób kombinować. I na samym początku też otrzymasz zapytanie od Klaudii, jak masz na imię, przywita Ciebie i daje znać, że oczywiście informacje, które będzie przedstawiać, mogą być czasami błędne. I nie będzie tutaj dawać. Porad na temat tego, jak powinniśmy się leczyć, jak rozwiązywać sprawy dotyczące finansów czy y, przepisów w danym kraju, więc ma tutaj pewne ograniczenia i daje o tym znać. Gdy zatwierdzisz y, tę informację, to dzięki temu od razu przechodzisz do y, czatu Cloudy i możesz z niego korzystać, aby ułatwić sobie życie i także biznes. No to zobacz, jak jeszcze y, wykorzystać sieć VPN, aby mieć dostęp do tego modelu językowego. Czyli używamy takie połączenie się z serwerem, który znajduje się za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych. No i wtedy ta usługa VPN zmienia IP naszego urządzenia na amerykańskie. No i w ten sposób niejako oszukujemy serwis Gemini, sprawiamy wrażenie, żeby on myślał, iż faktycznie znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli szukamy sprawdzonego i atrakcyjnego cenowo dostawcy VPN, to polecamy tutaj nasz link promocyjny do NordVPN. Dzięki temu otrzymasz najlepszą ofertę. Jest to link afiliacyjny, więc my dodatkowo uzyskamy ciekawe wsparcie, ale Staraliśmy się przeanalizować różnych dostawców i naprawdę jest to numer jeden na świecie, więc zachęcamy, aby go uwzględnić i za chwilę ukażemy, jak właśnie z jego wykorzystaniem będziemy mogli uzyskać tą usługę VPN, która zmieni IP naszego urządzenia na amerykańskie. By to zrobić, wystarczy tutaj kliknąć Skorzystać z oferty, jest kilka różnych ofert, ale ta podstawowa, z której wystarczy skorzystać, nazywa się Basic. Tutaj, zobacz, jest najlepiej w rozliczeniu dwuletnim na ten moment. Więc trzeba przyznać, że to jest naprawdę bardzo ogromna, ciekawa zniżka, więc decydujemy się na jej wybór. Ale jeśli chcesz, to możesz wykupić sobie ofertę na jeden miesiąc i przetestować to, już zależy od Ciebie. No i zobacz, w tym miejscu mamy możliwość stworzenia naszego konta i opłacenia tej usługi. Wprowadzamy tutaj odpowiedni nasz adres e-mail, poprzez który będziemy mogli też otrzymywać pewne wiadomości na temat tej usługi VPN. Metodę płatności jesteśmy w stanie sobie tutaj wybrać, a tutaj dostrzegamy, jakie jest podsumowanie zamówienia, ile będziemy musieli zapłacić. Są oczywiście jeszcze dodatkowe opcje, z których możesz skorzystać, jeśli chcesz, jeśli mogą okazać się one przydatne dla Ciebie czy dla Twojego konkretnego biznesu. No i tutaj, gdy dokonamy już płatność. To następnie otrzymujemy tutaj przywitanie, że mamy możliwość pobrania i zainstalowania aplikacji NordVPN. Ją możemy zainstalować do 6 urządzeń, czyli na przykład na jakiś komputer, na pewne urządzenia mobilne, na nasz telefon. No i tutaj wybieramy chociażby tę opcję, czyli zobaczmy, że od razu jest tutaj możliwość pobrania na nasz system, który działa na naszym urządzeniu, czy to będzie Mac iOS, czy to będzie Windows, więc wybierz odpowiednią dla siebie opcję. Gdy więc udało Ci się zadbać o takie właściwe połączenie VPN, to zobacz, że gdy przyjdziemy sobie do aplikacji Nord, to możemy tutaj zadbać o połączenie się z odpowiednim krajem i serwerem, który jest tam dostępny, na przykład z nowym jorkiem. I gdy to zrobisz, i następnie przejdziesz sobie do Cloud AI, to tam bez problemu możesz zalogować się, stworzyć nowe konto. uwzględni bardzo szybko swoje konto Google i to będzie najprostsza wersja. Wtedy nie trzeba dokonywać jakiejś dodatkowej aktywacji poprzez otrzymanie wiadomości na swój adres e-mail. Możesz też tak zrobić, ale też możesz wykorzystać konto Google. I tak, jak wspominałem, pojawi się też zapytanie o twój numer telefonu. No to tam możesz wybrać polski numer, go wprowadzić. Na ten numer zostanie wysłany kod to jest w pełni darmowe, nie ponosisz tutaj żadnych kosztów. To, ma, to jest po prostu proces weryfikacji, który należy tutaj przejść i też zaznaczyć tam, że mamy 18 lat, ponieważ wtedy możemy w pełni korzystać z tego modelu językowego. Jeśli spełnisz te wszelkie warunki, to model językowy Cloudy będzie dostępny dla ciebie i już od ciebie zależy, czy pozwolisz sobie na jego wersję darmową, czy wersję płatną. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla ciebie przydatny. Jeśli masz pewne pytania, to daj o tym znać i do zobaczenia w następnym, który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!